wiedząc, że kąt alfa jest rozwarty oraz sinus kwadrat alfa równa się dzień 25, oblicz tangens alfa. I teraz tak. Ważna informacja to kąt jest rozwarty, czyli znajduje się w naszej drugiej ćwiartce, tak? I dlaczego to takie ważne? Bo tam troszkę nasze funkcje trygonometryczne mają inne znaki. I obliczmy sobie nasz sinus. Pierwiastkujemy obustronnie. Sinus alfa równa się 3 piąte lub sinus alfa równa się minus 3 piąte. To odpada, bo akurat sinus tam jest dodatni. I co dalej? Teraz skorzystamy z naszej jedynki trygonometrycznej. Tak? I za pomocą jedynki trygonometrycznej obliczę kosinusa. Jedynka trygonometryczna sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. Po co to liczę? Bo nasz tangens alfa równa się sinus alfa przez kosinus alfa. Tak? To macie. Widzicie? W sensie, tak chciałam się zapytać. Sinus kwadrat alfa to 9/25 plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. Kosinus kwadrat alfa równa się 1 minus 9/25. Kosinus kwadrat alfa równa się 25/25, bo jedynkę mogę zamienić na 25 przez 25 minus 9/25 równa się 16/25. Kosinus alfa równa się pierwiastek z 16/25, bo tu pierwiastkujemy obustronnie. Więc kosinus alfa równa się minus 4/5 lub kosinus alfa równa się 4/5. I teraz tak. Że kąt jest rozwarty, to nasz kosinus przyjmuje ujemne wartości. To jest bardzo super, mega ważne. Dlatego to odrzucamy. I wobec powyższego mój tangens alfa równa się sinus alfa, czyli 3/5, dzielimy przez minus 4/5 i to się równa. 3/5 podzielić przez minus 4/5. Jak dzielimy ułamki, to tą liczbę obracamy, czyli 3/5 razy minus 5/4. To mi się skróciło i zostało minus 3/4. Tutaj to mamy, te 3/5 to mi tu wskoczyły. Kosinus minus 4/5. To mam tutaj. I moją odpowiedzią jest odpowiedź, że tangens alfa równa się minus 3/4. Jak macie jakiekolwiek pytania, piszcie.